Rzeczywiście, rok bardzo ciekawy. Jak się otwierał, nie było nam wesoło. Byliśmy praktycznie rzecz biorąc w jakimś tam kolejnym etapie pandemii kolejnej fazie lockdownu. No, te lockdowny, wiadomo, zawsze budują pewnego rodzaju niepokój. Mamy segmenty, mniej bądź bardziej wyeksponowane na tego typu działania. Więc jak otworzył się ten rok, nie byliśmy w najlepszych nastrojach. Mieliśmy pewne wydarzenia, które wiedzieliśmy, że się wydarzą, jak chociażby rozpoznanie w naszych przychodach kolejnych etapów naszych działań deweloperskich, ale wszystko inne, takie jak handel monetami, handel złotem, czy chociażby przewozy pasażerskie, no to były tak zwane otwarte karty. No tak pokazał, że nie był taki zły, a wręcz nawet bardzo dobry. Całościowo bardzo dobry, oczywiście segmentowo wychodziło to różnie. Tradycyjnie, oczywiście, nasz pion płatności elektronicznych, czyli karta miejska, usługi z zakresu dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, no nie były rzeczywiście zbyt udanym rokiem. Nie były złym, ale nie były takim, jak planowaliśmy, no chociażby dlatego, że jednak pojawiały się kolejne przerwy w funkcjonowaniu normalnym funkcjonowaniu miast. Natomiast do tych już jasno zaplanowanych i rozpoznanych przychodów, chociażby w dziale deweloperskim, oczywiście dużą górką dołożyła się sprzedaż i zyski rozpoznawane w segmencie produktów inwestycyjnych, czyli krótko w złocie. 3 tony złota, 2 tony srebra, prawda? To są takie duże liczby, którymi się chwalimy. Co jest bardzo ważne, ja to podkreślam, bardzo często jesteśmy porównywani do naszej konkurencji i wszyscy koncentrują się na wolumenach. My mamy jakąś bardzo jasno określoną i pilnowaną politykę marżową. To znaczy, dla nas wolumen i przychody są bardzo ważne, ale ważniejsze jest pilnowanie marży. Więc my z relatywnie mniejszych wolumenów potrafimy wypracować zdecydowanie wyższą marżę niż ktokolwiek inny na rynku. Bierze się to w dużej mierze z tego, że my również produkujemy i promujemy własny produkt, czyli produkty menicy polskiej. Z założenia oczywiście wiemy, że na produktach menicy polskiej, jako na własnym produkcie, mamy tej marży trochę więcej i, i tak naprawdę to jest dla nas naszym głównym driverem naszej sprzedaży w tym segmencie. Po przychodach, w zasadniczo można powiedzieć, że jest to skopiowanie roku 2020, ale my się porównujemy do budżetu. Budżet zakładał niższe przychody, natomiast oczywiście ten zwiększony popyt na kruszec spowodował, że te przychody są porównywalne. Natomiast, tak jak mówiłem, zdecydowana poprawa aczkolwiek nie, nie w pełni zadowalająca, ale poprawa w segmencie karty miejskiej, y, działu płatności elektronicznych oraz dołożone wyniki w dziale złota spowodowały, że wynik netto ten do podziału no, efektywnie poszedł bardzo mocno w górę, bo z niecałych 60-55 milionów w poprzednim roku w 2020 poszedł na y, 80 milionów w roku, ponad 80 milionów w roku 2021, więc jest to znaczący wzrost rentowności przedsiębiorstwa. No w dużej mierze dlatego, że, tak jak mówię, mieliśmy stały element do rozpoznania, czyli drugi etap Menica Residence 2, plus kawałek jeszcze bulwarów praskich, plus całkowicie niezaplanowana w takim wymiarze sprzedaż złota. Rok temu, jak wchodziliśmy w nowy rok, była cała masa niewiadomych. Po pierwszym kwartale, w szczególności w drugim, już te niewiadome trochę się wyczyściły i widzieliśmy przez jak wzburzone morze przepłynęliśmy. Jeśli nam się wydawało, że to było wszystko, co może być niestabilne, niepewne, no to właśnie w pierwszym kwartale tego roku doświadczamy tego w zupełnie innym wymiarze. Element, który zupełnie nas zaskoczył wszystkich jest to inflacja. Ona w pewnym sensie była pokłosiem lat pandemicznych, ale teraz w, drugim, w drugiej kolejności dokłada się do tego sytuacja na Ukrainie. Przy czym bądźmy tutaj absolutnie pewni tego, co tak naprawdę nastąpi. My nie widzimy jeszcze pełnego skalu recesji oraz inflacji wywołanej tym zdarzeniem. To będziemy widzieli za rok o tej porze i pewnie jeszcze przez następnych kilka lat, więc my nie jesteśmy jeszcze tak naprawdę w pełni w tym efekcie. Wojna na Ukrainie, która jest wydarzeniem z punktu widzenia humanitarnego tragicznym, oczywiście łączymy się wszyscy z narodem ukraińskim. Ma pewne bardzo, bardzo trudne do przewidzenia. W osi czasowej konsekwencje, bo weźmy tylko to, co wiemy. Jeśli nie będzie dostaw gazu, Rosji, gazu rosyjskiego, ropy rosyjskiej, węgla rosyjskiego oraz kilku innych podstawowych rzeczy, będziemy musieli my, cały, cała reszta świata, ale i Polska, prowadzić, znaleźć ten towar w innym miejscu. Tego towaru nie będzie więcej. Będzie walka o ten towar i będzie włożenie go z innych części świata. Te towary będą droższe. To jest nasza cena, którą będziemy płacić i oczywiście wszyscy się pod tym podpisujemy, bo chcemy ją płacić. Ale będą tego konsekwencje, takie, że wszystko będzie dużo droższe. Pytanie, czy wszystko przełoży się na ostatecznego odbiorcę, na rynek detaliczny? No pewnie nie wszystko się uda. Tym efektem będą się dzielić konsumenci z producentami. Myślę, że jedyna tak naprawdę strona, która się tym, tym negatywnym aspektem nie będzie chciała dzielić, to część podatkowa. Podatki będą chciały zabrać tyle, ile mogą, bo wiadomo, że mają swoje cele budżetowe do zrealizowania czyli tu raczej pomocy oczekiwać nie powinniśmy. Po pierwszym kwartale, no nieprawdopodobny wzrost sprzedaży złota, zainteresowanie tym kruszcem gigantyczne, po części ze względu na niestabilność w regionie polityczną, ale również i ekonomiczną, czyli galupującą inflację. Rozpaczliwe poszukiwanie instrumentów, którym mogę schować swoje oszczędności i na tym nie stracić. Przy dwucyfrowej inflacji Każde 10 zł traci złotówkę. Trzeba sobie z tego zdać sprawę. Więc, przemnożone to przez skalę, wiadomo ile tracimy. Nowy Polski Ład, no mogę tylko powiedzieć, to chyba wszyscy o tym wiemy. Jedna wielka porażka. No w tej chwili jakieś autokorekty. Zobaczymy, do czego to zmierza. Wszyscy poszukiwali alternatywnych miejsc na schowanie swoich pieniędzy. Deweloperka, ceny wszystkie w górę, zarówno po stronie wyprodukowania, jak i po stronie sprzedaży. Ograniczona podaż, bo tak naprawdę tutaj jest bardzo ciężko cały czas pozyskiwanie dokumentacji, pozyskiwanie siły roboczej, pozyskiwanie materiałów, więc ta podaż też trochę się wyhamowuje. Popyt też oczywiście się w tej chwili wyhamowuje, ale to ze względu na ekonomikę, więc w związku z tym złoto tak naprawdę przejmowało ten, ten główny ciężar zaspokajania ludzi w tak zwaną stabilność. Segment deweloperski w tym roku, tak jak to zresztą komunikowałem, no nie mamy projektów, które się zakończą w tym roku w taki sposób, żebyśmy podpisywali ostateczne akty notarialne. Więc, jeśli nie zdecydujemy się na jakąś spektakularną sprzedaż kawałka projektu niezrealizowanego, czyli sprzedaż ziemi, co na dzień dzisiejszy w zasadzie nie rozważamy nawet takiej opcji, jeśli tego nie zrobimy, to w naszym PNL-u w tym roku w deweloperce się raczej niewiele pojawi. Pojawią się garaże, których jeszcze nie sprzedaliśmy, nie przenieśliśmy na ostatecznych właścicieli na pierwszym budynku projektu Bulwaru Praski, ale to jest mały dodatek. Natomiast są oczywiście realizacje, tylko one w tym roku się nie wydarzą. Są realizowane, jest, są realizowane, pięć budynków jest realizowanych w tej chwili z terminem wykonania w zasadzie na koniec tego roku, czyli podpisywane są umowy deweloperskie, czyli jak to się mówi, gotówka wpływa, budowa idzie, tylko nie ma rozpoznania w rachunku wyników. Oraz praktycznie rzecz biorąc, na dniach spodziewamy się uzyskania pozwolenia na budowę na kolejny etap 10 budynków. To jest kolejne tam 800. Mieszkań, które też pewnie byśmy w tym roku rozpoczęli budowę. To są duże rzeczy, bo to oznacza, że byśmy mieli w tej chwili z całego projektu około 4000 mieszkań, praktycznie 1500 w realizacji. To jest duży kawałek, to już powstaje kawałek miasta. Wszystkie pozostałe etapy tej inwestycji są jakoś tam zaadresowane, czyli zaadresowane są biegi wydarzeń. I, i to tak naprawdę, co, na to teraz, co tutaj może się wydarzyć? Możemy przestać budować, jeśli zobaczymy, że rynek nie będzie chciał więcej tego kupować. Co to znaczy rynek? No, niestety, wzrastające koszty pozyskania kredytu, czyli podwyższanie stóp procentowych wpływa na ten rynek ewidentnie. My na szczęście jesteśmy w tym segmencie, który trochę mniej to odbiera. Mniej poddajemy się tym, 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 tym efektom tego, tych podwyżek, dlatego że w, w, w naszych projektach, które są rozpoznawane jako tak zwane premium. Około 70% zakupów to jest wkład własny, 30% posiłkowanie się kredytami. Jest to troszeczkę odwrócony model, w większości inwestycji jest to dokładnie na odwrót. To oznacza, że nawet to spowolnienie w tej branży nas trochę mniej dotknie. To jest jeden element, który jest istotny. Drugi element, yy, dział płatności elektronicznych. No tu w pełni bazujemy na tym, Ile ludzi zdecyduje się każdego dnia wsiąść do tramwaju, autobusu, metra i pojechać? I to są bardzo korzystne w tej chwili e, symptomy powracającej normalności. E, ja to się śmieję, że oczywiście decyzją, Bliżej nieokreślonych osób, ale raczej chyba rządzących, pandemia została odwołana w tym kraju. Natomiast nie miało to znaczenia, czy została odwołana, czy nie. Ludzie już do tej normalności chcieli wrócić. Bardzo chcą wrócić, chcą wracać do biur, chcą zacząć jeździć, chcą zacząć się spotykać, socjalizować, być znów częścią jakiejś społeczności, a nie siedzieć tylko online na, na jakimś telefonie albo komunikatorze. I to my obserwujemy w pierwszym kwartale. Więc to jest jakiś tam dobry, dobry objaw, bo jeśli. To powróci do jakiegoś tam poziomu, jaki przyjęliśmy, plus wszystkie działania, które w tym segmencie zostały wprowadzone, to ten segment będzie naprawdę bardzo rentownym segmentem już w tym roku, na co bardzo zresztą liczymy. No oczywiście, tak jak mówię, to wszystko jest w jakimś tam stopniu poza naszą kontrolą. I myślę, że to są te dwa główne czynniki, dlatego że produkcja monetarna jako taka, yy, no to jest business as usual, go, go, idzie sobie równolegle. Banki narodowe nie ulegają panice. My w tej chwili obsługujemy kilkanaście banków narodowych. One nie ulegają panice. One korygują swoje zamówienia zgodnie z potrzebami, natomiast to jest realizowane. I to, co w tej chwili realizujemy, było zamówione rok temu o tej porze, a to, co w tej chwili przyjmujemy zamówienia, będzie realizowane za rok o tej porze.